Moi drodzy, witam w kolejnym odcinku raportu Kubickiego. Oczywiście nie będę tutaj się kreował na jakiegoś proroka, ale przypominacie sobie, jak bodajże w przedostatnim odcinku powiedziałem, jak to Ajatollah Khomeini z Iranu wezwał świat islamu do walki z Izraelem, prawda? Oczywiście, że pamiętacie. No i co się stało? No i to się stało, że taka osławiona ta kopuła izraelska po prostu nie wytrzymała ataku irańskiego, a wiemy, że Iran dysponuje przepotężną bronią i to nie są żarty. Cóż, w tej chwili póki co jest spokój. Ja mam tylko jedno takie przemyślenie. Jaki to będzie miało efekt i skutek dla nas, dla Polski? Czemu o tym mówię? Moi drodzy, zdajecie sobie sprawę, że w tym momencie nastąpi wzmocnienie i powiększy się tak zwany eksodus uchodźców. Jak myślicie, gdzie oni wszyscy pójdą? Dajcie znać w komentarzu, co o tym myślicie. Takie tylko moje przemyślenie i jak zwykle moja subiektywna opinia. Oczywiście, moi drodzy, jest tyle materiałów na ten temat, że ja tu się nie będę podłączał, bo to nie chodzi o to, żeby clickbaity tworzyć. Ja chciałem wam coś innego tutaj pokazać. W związku z tym, że no Izrael dostaje łomot w tym momencie od Iranu, to gość, którego w tej chwili zobaczycie na ekranie, to jest Matthew Miller, moi drodzy. To jest szef służby prasowej Departamentu Stanu Stanów Zjednoczonych. Oświadczył krótko. Według niego Waszyngton analizuje, czy każdy nowy rodzaj broni dostarczony Ukrainie może wpłynąć na sytuację na froncie, czy należałoby zaprzestać pomocy. Tak, moi drodzy. Tak oświadczył szef służby prasowej Departamentu Stanu. Dlaczego? Otóż dlatego, że Stany Zjednoczone wysłały dodatkowo 40 tysięcy żołnierzy do Izraela w celu ich wspierania w tak zwanej pokojowej misji w walce z Hezbollahem, w Libanie. Tak, moi drodzy, i ja tego nie wymyślam. Na potwierdzenie moich słów materiał z New York Timesa. Pentagon stwierdził, że dodatkowe siły wzmocnią bezpieczeństwo i 40 tysięcy żołnierzy amerykańskich zostało wysłanych w region walk. Urzędnicy podali, że Stany Zjednoczone wyślą w region myśliwce F-15, F-16 i F-22, a także samoloty bojowe A-10. Dokładna liczba rozmieszczonych dodatkowych żołnierzy nie jest znana, ale jeden z urzędników podał liczbę, że od 2 do 3 tysięcy na każdą bazę. Moi drodzy, no cóż, nikt nie mówi o pokoju. Tylko teraz takie pytanie. Od 2 do 3 tysięcy na każdą bazę wysyłają około 40 tysięcy. To ile oni tych baz tam mają? No właśnie. Oficjalnie mówi się, że tylko 4. Albo liczby są przekłamane, albo ilość baz jest przekłamana. No myślę, że najbliższych kilka dni nam to wyjawi i to się nam wyjaśni. Szanowni, ale żeby trochę rozładować sytuację, coś wam pokażę. W tej chwili na waszych ekranach jest to tweet od kolegi Uwaga Żywność z 482, czyli ten portal, który polecam, tą stronę Stop482. Filet piersi z kurczaka, Kraina Mięs, zakłady drobiarskie, Farmio, możemy kupować. Polecam. Produkt został przebadany pod względem zawartości różnych antybiotyków, licznych drobnoustrojów, pleśni i drożdży, dioksyn, metali ciężkich, azotynów i azotanów. Zbadano jego właściwości organoleptyczne, wykazano ilości białka, tłuszczu, wody, zbadane pod względem zawartości Escherichia coli, Listeria monocytogenes oraz Salmonelli. Nie wiem, czy te nazwy dobrze powiedziałem, no nie znam się na tym, ale moi drodzy, tu jest cała rozpiska, cała akcja, co i dlaczego, raporty, kiedy to zostało zrobione i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście, moi szanowni, będzie to podlinkowane, ale dla przypomnienia to wam jeszcze tu pokażę. Kraina Mięs, filet piersi kurczaka, można kupować. Tak, moi drodzy. Wychodzi na to, że są jeszcze polskie produkty. Obawiam się, jak to długo potrwa. To mnie przeraża po prostu.
Bo jak jakaś firma będzie robić za dobre rzeczy, to będą robić wszystko, żeby ich po prostu zniszczyć. Ale lecimy dalej. Moi drodzy, temat, który chciałbym teraz poruszyć, jest to temat, z którym tak naprawdę czekałem 2 dni. Dlaczego? Bo o tym nikt nie chce mówić. Ja wam coś pokażę. W tej chwili na waszych ekranach jest to obraz Tadeusza Szymkowskiego, przedstawiający egzekucję 29 Polaków w Ostrowcu w Świętokrzyskim. Egzekucja nastąpiła 30 września 1942 roku. 2 dni temu mieliśmy rocznicę. A dlaczego nikt o tym nie chce mówić? Szanowni moi, sytuacja wygląda w ten sposób, że gestapo z Radomia miało rozpracowanych wszystkich, którzy w Ostrowcu Świętokrzyskim należeli do ruchu oporu. Ale co ciekawe, tych 29 Polaków, którzy zostali zamordowani przez Niemców, to nie byli zwykli ludzie. To byli przedsiębiorcy, to byli ludzie z inteligencji, to byli na przykład aptekarze, urzędnicy państwowi. Tak, moi drodzy, to nie były przypadkowe ofiary. I teraz to ciekawe. Niemcy wydali rozkaz, a wiecie, kto ich powiesił? Na ochotnika zgłosili się Żydzi z ostrowieckiego getta. To jest takie pytanie. Powiedzcie mi jedną rzecz. Skąd Niemcy tak perfekcyjnie znali wszystkie detale? A pamiętacie przecież, że w Ostrowcu też była duża diaspora żydowska. Taka jest historia. Ale historycy w ogóle nie chcą się tym tematem interesować. Przypadek? Nie, moi drodzy. Tutaj przypadków nie ma. Moi drodzy, powiedziałem przed sekundą, że o tym niedobra jest mówić. Czemu? Już pokazuję. Na waszych ekranach w tej chwili John Kerry. O co chodzi? Były sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych wypowiada się przeciwko wolności słowa. Chłopcy, naprawdę tak mówiąc szczerze, wysprzęglił przez przypadek, bo to jest zapis ze streama z World Economic Forum, czyli wiecie, kto tam był i tak dalej. I tak naprawdę przypadkowo pokazał prawdziwy stosunek do wolności słowa na Zachodzie. A może nie przypadek, może już nas powoli uprzedzają? Ja zacytuję. Jeżeli ludzie kierują się tylko do jednego źródła, a nie jest to nasze źródło, to jest to niezdrowe źródło. A ma ono, wiecie, no, swoje własne interesy, dla których sieje dezinformację, to nasza pierwsza poprawka do konstytucji staje się poważną przeszkodą w zniszczeniu tego źródła. Tak powiedział John Kerry z World Economic Forum. Jego słowa skomentowała oficjalna przedstawicielka Rosji na World Economic Forum, Maria Zacharowa. Zgadza się, o ile potrafisz udawać. No cóż, widzicie w tej chwili, że nawet już w Stanach Zjednoczonych myślą, żeby znieść pierwszą poprawkę do konstytucji, która gwarantuje wolność słowa. No u nas powoli też już to zaczynają robić, prawda? Ustawa ta niby antyszpiegowska, o dezinformacji i tak dalej. Szanowni, obserwujcie amerykańskie media, bo to, co się tam zaczyna dziać, to my jesteśmy następni. Dlatego, że tam społeczeństwo już ma tak wyprane mózgi, że z nimi można zrobić wszystko. Z nami jeszcze nie. No chyba, że się mylę. No. Po ostatnich wpisach pod niektórymi materiałami to mam wrażenie, że czasami niektórzy przebijają nawet Stany Zjednoczone. Szanowni, a to, że Europa goni w głupocie Stany Zjednoczone, no to jest ewidentne. Ja wam coś chciałem tutaj teraz pokazać. We cannot afford Russia to win this war. Otherwise the US and European interests will be very damaged. It's not a matter of generosity alone. It's not a matter of supporting Ukraine because we love Ukrainian people. It is in our own interest. It is also in the interest of the US as a global player. Someone who has to be perceived as reliable partner. A security provider to the allies. Moi drodzy, powiem szczerze, wysprzęglił się następny, pewnie dlatego, że mu się kariera kończy. To jest taka grafika, która tak naprawdę wszystko
wszystko wyjaśnia. Otóż to jest szef dyplomacji Unii Europejskiej Josep Borrell. Na koniec właśnie swojej kadencji powiedział wprost i otwarcie. Porażka Rosji leży w naszym własnym interesie. Leży to również w interesie Stanów Zjednoczonych jako globalnego gracza. No, uczciwie powiem, nic więcej, nic innego się tak naprawdę nie spodziewałem. To jest potwierdzenie tego, co już mówimy tak naprawdę od 2022 roku, że Ukraina jest wpychana do tej wojny, co tu ładnie na tej karykaturze widać, za pomocą amerykańskich i unijnych kierowników. Brakuje mi tu jeszcze tylko flagi syjonistycznej, ale to w domyśle pewnie w tej walizce jest. Natomiast, moi drodzy, jak się skończył z Ukrainą, to my możemy być następni. Dajcie znać w komentarzu, co o tym myślicie, bo tak mnie się po prostu wydaje. Ale to jest tylko, jak zwykle, moja subiektywna opinia. Moi drodzy, przed chwilą wspomniałem na temat wolności słowa, coś wam pokażę. To tylko fragment malutki, ale wielce wymowny. It will abolish the right of democracy and the rule of law. So please stop voting for the same parties and the same persons and the same people that got us in this mess in the first place. They are liars and they need to be run out in town. Moi drodzy, to jest Christina Anderson. Christina Anderson to jest jedna z niemieckich tak naprawdę europosłanek, która mówi oficjalnie, że ci sami ludzie, którzy kłamali na temat wirusa celebryty, teraz próbują wmówić, że wszyscy umrzemy z powodu klimatu. I mówią, że oni muszą uratować planetę, ale jej nie uratują. Ale za pomocą tych dziwnych regulacji zabiorą nam wolność, demokrację i rządy prawa. Jak tu się nie zgodzić? Dajcie znać w komentarzu, czy Christina Anderson ma rację. Ja uważam, że jak najbardziej tak. Ale jak zwykle jest to moja subiektywna opinia. Moi drodzy, było o Izraelu, było o Ameryce. Wplątana też jest to w Polska. A teraz, moi drodzy, temat Ukrainy. Na waszych ekranach jest to Berliner Zeitung. O co chodzi? Francja nie wyklucza wysłania wojsk lądowych na Ukrainę. Tak powiedział sekretarz stanu Haddad. W wywiadzie dla niemieckiej gazety Berliner Zeitung sekretarz stanu do spraw europejskich i republiki Benjamin Haddad przypomniał słowa Macrona, który w lutym bieżącego roku stwierdził, że nie można niczego wykluczyć. Cytuję. W szczególności powinniśmy rozważyć prowadzenie misji szkoleniowych. To debata, którą musimy przeprowadzić z najbliższymi naszymi sojusznikami. Haddad dodał, że konieczne jest także wyposażenie strony ukraińskiej w rakiety dalekiego zasięgu do ataków na cele rosyjskie. No moi drodzy, tutaj nikt nie mówi o pokoju. Ale powiem wam taką ciekawostkę. Jeden z ukraińskich tak zwanych artystów w geście solidarności z żołnierzami, którzy giną na froncie, obciął sobie nogę. I zebrał na to konto 3000 euro. Tak, moi drodzy. Tylko wiecie co? Ja bym proponował, żeby sobie obciął też drugą. Wtedy by miał najdłuższego kindybała na świecie, bo do samej podłogi. Tak, moi drodzy, taka to jest głupota. Ja oczywiście uważam, że on sobie dorobił do tego ideologię, bo obciął sobie nogę tylko po to, żeby nie iść na front. Takie jest moje zdanie, bo oni są wszyscy bohaterami, jeżeli chodzi o kobiety i dzieci. Natomiast do walki face to face, no to wiemy, jak było na Wołyniu. I niektórzy wspominają w komentarzach, że po co to wałkować o tym Wołyniu. Będziemy wałkować dotąd, dopóki sprawa nie będzie załatwiona. Wszystkim gęby nam nie zamkną. Ale to jest jak zwykle moja subiektywna opinia. Moi drodzy, no niebawem już za niecałe 2 tygodnie będzie smutna rocznica w naszym kraju, kiedy to uśmiechnięci fajno Polacy przejęli tak naprawdę władzę, wygrali wybory w sposób niekoniecznie, można powiedzieć, czysty. I co się zmieniło w naszym kraju?
O tym będziemy jeszcze rozmawiać. Ja chciałem zwrócić na jedną rzecz uwagę. Są takie sygnały od widzów, od znajomych, że żyje się coraz gorzej, żyje się coraz drożej. No jedna pani powiedziała, że otrzymała rachunek za światło, ale ma wrażenie, że doliczyli również światło słoneczne, światło wiekuiste, a przede wszystkim światełko do nieba. Tak, moi drodzy, ale tutaj rząd uśmiechniętej koalicji Gauleitera Tuska nie robi nic, żeby Polakom się poprawiło. Jednocześnie wyskakuje z zastępczymi tematami. O czym mówię? O alkotubkach. Szanowni Państwo, oczywiście ten materiał z Money.pl będzie podpięty do filmu. Natomiast w czym jest problem? Tutaj taka informacja w tytule. Producent alkotubek wycofuje produkt z rynku. Jest oświadczenie firmy. No i zarząd spółki OLV, spółka akcyjna, podjął decyzję o niezwłocznym wycofaniu całej partii produktów z rynku i natychmiastowym wstrzymaniu produkcji. Przepraszamy za zaistniałą sytuację. Tak jak powiedziałem wcześniej, moi drodzy, będziecie mieć to podpięte pod filmem, żeby każdy mógł się z tym zapoznać. Ale po co ja to mówię? Ja uważam, że to jest temat zastępczy, bo temat alkosaszetek to jest nic nowego. Ja już wam w tej chwili pokażę na ekranie. Tak, moi drodzy, jest to Amazon. Żeby wam tutaj jeszcze łatwiej to pokazać, ja to przetłumaczę na polski. Tu jest na przykład szkocka whisky premium w łatwy sposób do przemoszenia, łatwym do otwarcia i różnego rodzaju jakieś tam inne drinki. Powiedzmy, można sobie samemu takie saszetki robić, są specjalne zestawy. To nie jest żadna nowość, moi drodzy, to nie jest żadne halo. Mam wrażenie, i pewnie się nie mylę, nie powiem wam, co to za firma, ale niebawem ujrzycie na polskim rynku firmę, która produkuje takie same wyroby w troszeczkę innych opakowaniach, tylko że jej kod paskowy będzie się zaczynał na 482. A ten temat jest wyciągnięty jako temat zastępczy. Dlaczego? No, moi drodzy, zdajemy sobie sprawę, że teraz zaczynają się pytania, jak to z tą powodzią, ile jest ofiar. Rząd udaje, że problemu nie ma. Na paskach w telewizjach tak naprawdę w większości jest tylko Izrael i Iran. Można powiedzieć, że 13 października, czy 15 października, czy 13 grudnia, jak zwał, tak zwał. W każdym razie nieszczęścia chodzą parami. No, spadł ten konflikt jak z nieba, bo wszystkie telewizje o tym trąbią. Nic się nie dzieje dla poprawy życia, moi drodzy, w naszym kraju, ale to jeszcze nie wszystko, jeżeli chodzi o te złe rzeczy. Zaraz coś wam pokażę. Moi drodzy, szanowni, w tej chwili na waszych ekranach jest to portal wgospodarce.pl. O co chodzi? No tu się reklamy odpalają co sekundę. Nie ma pieniędzy, NFZ, szpitale odmawiają przyjęć. Oczywiście, jak zwykle, materiał w linku pod filmem. Sytuacja w polskim systemie ochrony zdrowia staje się tragiczna. Brak odpowiednich środków finansowych w budżecie NFZ prowadzi do ograniczeń w dostępie do leczenia. Dla najciężej chorych pacjentów w niektórych szpitalach, takich jak ortopedyczno-rehabilitacyjny szpital kliniczny imienia Degi w Poznaniu, wstrzymano przyjęcia do programów lekowych, co w praktyce oznacza dramatyczne konsekwencje dla pacjentów wymagających innowacyjnych terapii. Tak podaje rynek zdrowia. No ale cóż, moi drodzy, najważniejsze, że PiS nie rządzi, prawda? No tak, dla niektórych. A ja chciałem wam tylko jeszcze dodać, że Polska przeznaczyła 262 miliony euro na polsko-ukraiński program NEXT. To jest budżetowe wsparcie szpitali na Ukrainie. Jurek Owsiak z pieniędzy swoich przeznaczył 35 milionów dla Ukrainy na sprzęt. A 11 szpitali wojewódzkich nie ma pieniędzy. No to jak? Śmiejecie się dalej? Fajno, Polacy? Tylko przez wasze głupoty cierpimy wszyscy. No i powiem szczerze, tu was troszeczkę zaszokuję, bo widzę, że uśmiechnięta koalicja ma dobry gust. Ja jako władca pierścieni, czyli posiadacz Audi, jak najbardziej się tutaj zgadzam, że ekipa
zrobiła dobry zakup. Oczywiście ja sobie teraz śmieszkuję dla jasności, żebyście tego nie wzięli na poważnie. Ja sobie śmieszkuję. Moi drodzy, rządowa flota samochodów powiększy się o 77 samochodów przeróżnych marek. Trafią do 24 instytucji. Zdecydowanie najgłośniej jest o 5 luksusowych limuzynach niemieckiej marki premium. Każda ma być warta 300 tysięcy złotych. 5 limuzyn, 300 tysięcy, 1,5 miliona złotych. Moi drodzy, 1,5 miliona złotych. A co tam te były niedobre? Od poprzednich? A nie, no ja wiem, bo tam Jarosław z kotem jeździł i może sierdził albo zapierdział za dużo na tylnym fotelu. Wiecie, o co chodzi. Oczywiście też sobie żartuję. Moi drodzy, przecież to jest jawny wałek. Jawny wałek. Jak myślicie, no 5 samochodów to jest Audi najwyższej klasy, a te pozostałe 72 to co to będzie? Trabanty? Skody Fabie? Kia Picanto? No nie sądzę. Też będzie jakieś Audi. Dlaczego? Moi drodzy, no oczywiście. Für Deutschland. Przecież Volkswagen ma teraz lipę straszną. Bo dla tych, co nie wiedzą, Audi, Volkswagen, Skoda, Seat to jest jeden koncern. Tak? Volkswagen ma teraz lipę straszną, bo przeinwestował w samochody elektryczne, których nikt nie chce kupować. I mają cienko. No, choćby po trochu, ale zawsze troszeczkę kasiury wpadnie. Przyjmijmy, niech będzie to około 20 milionów PLN-ów za te wszystkie samochody. Tak średnio, uśredniając. Szanowni Państwo, to jest jakieś 5 milionów euro. Można? Oczywiście, że można. A pytanie, kto kupuje samochód na koniec roku? No właśnie. Moi drodzy, a tutaj taki suchar motoryzacyjny. 7-letni chłopczyk spaceruje sobie chodnikiem w drodze ze szkoły. Podjeżdża samochód, kierowca odczuwa szybkę i mówi: wsiadaj do środka, to dam ci 10 zł i lizaka. Chłopczyk nie reaguje, przyspiesza kroku. Samochód powoli toczy się za nim. Znowu się zatrzymuje przy krawężniku. No wsiadaj, dam ci 2 dychy, lizaka i chipsy. Chłopczyk w dalszym ciągu nie reaguje. Idzie dalej. No samochód znowu przyspiesza. Sytuacja zdaje się wydawać nie bardzo sympatyczna. Podjeżdża kierowca, w końcu mówi tak. No nie bądź taki. Moja ostatnia oferta. 50 zł, chipsy, cola i pudełko chupa chupsów. Chłopczyk mówi. Odczep się w końcu ode mnie, tato. Kupiłeś Matiza, to musisz z tym żyć. Tak, moi drodzy, i tym dowcipem chciałbym zakończyć dzisiejszy odcinek. Komu się podobało, poproszę o standardowego lajka. Pamiętajcie o subach i oczywiście dzwoneczku, bo mnie to po prostu pomaga. Za dzisiaj dziękuję, trzymajcie się, dobrego dnia. Cześć. A jeszcze nie cześć. Pamiętajcie, że w piątek będzie live. Będzie live tak naprawdę dosyć mocny. Na pewno się nie zawiedziecie. A w sobotę będzie live, na który wszyscy długo czekaliśmy, bo pan Wasilij Chmielewski jeszcze dzisiaj potwierdził, że jak najbardziej będzie i opowie nam o losie Polaków w Kazachstanie. Powiadomcie innych, udostępniajcie. Ja gorąco zapraszam. Hej!